Bliska. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmem. Jakiś czas temu poprosiliście mnie, abym nagrała film na temat Jolse. Z tego względu, że dość dużo z Was pyta, co tam warto kupić i w ogóle, i czy to jest faktycznie taniej. Już Wam wszystko mówię. Po pierwsze tak. Zacznijmy od tego, że ja już jakiś czas temu nagrywałam filmik, jak kupować na Jolse. Podlinkuję Wam tutaj oczywiście go na dole. Tam znajdziecie wszystkie takie najważniejsze odpowiedzi na pytania związane z samym zakupem. Natomiast w tym filmiku pokażę Wam, jakich produktów ja na przykład szukam na Jolse, jakie mi się opłaca kupić. I co jest bardzo ważne, mam tutaj dla Was też taki mały rarytasik, ponieważ będzie rozdanie! Jej! Będzie rozdanie tych wszystkich produktów, natomiast to na samym końcu, więc albo posłuchajcie tego, co ja mam do Wam do powiedzenia, albo możecie przewinąć, ale to już jest Wasza sprawa, więc jak najbardziej zabieramy się za wszystkie produkty, które mam tutaj. Dobra. Zacznijmy od produktów, które są najbardziej dla mnie kojarzone z Jolse. To są płatki pod oczy, hydrożelowe. Tutaj mam jeszcze szpatułkę, dlatego ona tak pyrka. Natomiast tak, ja kupuję tam bardzo często płatki hydrożelowe. To są Petit Fee. Ja mam tutaj dwa rodzaje. Bardzo lubię te z czarną perłą. Natomiast przyznam Wam się szczerze, one nie mają wielkiej różnicy. Kupuję tam dlatego, że one są po prostu tańsze. Ja kupuję te kosmetyki, gdzie tutaj na przykład w Polsce, jak jeżeli je szukam i ktoś ma jakiś sklep, ma dużą marżę, po prostu sobie odpuszczam i kupuję sobie na Jolse, skoro tam jest darmowa wysyłka. Jedyny minus to jest taki, że musicie poczekać na tą przesyłkę. Ale jeżeli chodzi o cenę, to myślę, że jak najbardziej będzie Wam to odpowiadała. Zostawię Wam oczywiście wszystkie linki do tych produktów na dole, żebyście widzieli dokładnie ile co kosztuje. Taką drugą rzeczą, z której jestem mega również zadowolona, jest maska do ust. To jest All Blossom Lip Mask, również z marki Petit Fee. Zaraz Wam pokażę, jakie mam zużycie, żebyście wiedzieli dokładnie, że ja jej naprawdę używam. Zobaczcie. To jest taka maska a la ta z Laneige, natomiast była troszeczkę tańsza, mówię, spróbuję, zobaczymy. Zakochałam się, ona już była u mnie w kilku filmikach, ja ją uwielbiam wieczorami, nakładam sobie na usta, idę spać i po prostu usta są mięciutkie, nie mam żadnych suchych skórek, więc jak najbardziej, jeżeli ktoś szuka czegoś bardzo nawilżającego, to ten produkt jest jak najbardziej dla Was. Jeżeli tylko musicie uważać, bo ona jest troszeczkę tłusta, więc jeżeli ktoś nie lubi takiej konsystencji, to trzeba brać to po prostu najzwyczajniej pod uwagę. Dalej, pielęgnacja twarzy. Marka Laneige. Tutaj gdzieś mam jeszcze nawet opakowanie od tego. Tak, to jest Laneige Sparkly My Way Water Bank Hydro Essence. To jest esencja, którą niedawno kupiłam właśnie na Jolse. Powiem Wam tak, to jest esencja robiona w Korei i marka Laneige ogólnie jest bardzo drogą marką. Znaczy drogą. Z wyższej może troszeczkę półeczki. Natomiast to jest mój pierwszy produkt z Laneige i na pewno nie ostatni. Ta esencja tak dobrze współgra z moimi kremami, tak dobrze nawilża moją cerę. Ona jest po prostu cudna. Wchłania się w sekundy. Ma taką mleczną konsystencję jakby a la takiego lotionu. Natomiast jest przecudowna. Bardzo ją lubię i odkąd ją mam już jakieś chyba drugi, trzeci tydzień, tak się z nią po prostu nie rozstaje. Najzwyczajniej. Jedna z lepszych, jakie miałam i pewnie dlatego będę chciała jeszcze wypróbować inne produkty marki Laneige, bo uważam, że naprawdę warto. Tylko zobaczcie, jak to się nie wygląda. Jest przepiękna, naprawdę. Naprawdę jedna z fajniejszych. Musiałam schylić, bo korek mi spadł. Co warto kupić na Jolse? Warto kupić produkty marki Cosrx. Ja tutaj mam oczywiście, tutaj macie, ja nie wiem, czy to się dokładnie tak czyta, ale mam taką nadzieję. Tutaj mam Canela Water Alcohol Free Toner. Ja już używałam tego tonera, bo to jest moje drugie opakowanie. Ten toner bodajże chyba dostałam teraz na Hello Asia. Ja go już używałam jakiś czas temu, jak w ogóle miałam cały hype na Cosrxa. I powiem Wam szczerze, marka Cosrx to jest jedna z lepszych marek koreańskich, jakie są w tym momencie. Według mnie osobiście. W przystępnej cenie oczywiście. Ja uwielbiam ich produkty i ten tonik też jest bardzo dobrym produktem, takim wiecie, odświeżająco wyrównującym pH i tym podobne. Bo jak najbardziej wiadomo, że toniki wpływają dobroczynnie. To jest jedna z opcji takich, żeby później te wszystkie produkty, które nakładacie na twarz, lepiej Wam się wchłaniały, więc jak najbardziej. Ten tonik też patrzyłam, nie był aż taki drogi. Trzeba sobie zerkać. Dalej, coś, co na pewno już widzieliście u mnie, ja kupuję u nich plasterki. I teraz tak, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma plasterkami? One oba są z marki Cosrx. Ta jest starsza wersja, ta jest nowsza wersja. Te są o wiele grubsze i trochę ciężej nakłada się na nie makijaż. Te są troszeczkę cieńsze
i ten makijaż sunie po prostu po nich. Wspaniale, oba wspaniale wyciągają Wam pryszcze, no bo one są po prostu na pryszcze, tak? Pomagają Wam w gojeniu. Ja zazwyczaj nakładam taki plasterek 2-3 razy dziennie, bo po prostu go wymieniam, jak już tam widzę, że jest zebrane troszeczkę, po prostu go wymieniam. I po 2 dniach nie mam żadnego wyprysku. Jej! To jest naprawdę moja taka tajna broń, więc polecam Wam oba, chociaż jeżeli macie się zdecydować tylko na jedno, to bierzcie to, bo to są po prostu troszeczkę nowsza generacja, według mnie osobiście. Pianki. Miałam jeszcze gdzieś tutaj inne pianki, ale gdzieś mi już uciekła. A nie, jest tu. Pianki do twarzy. Pianki do twarzy uwielbiam, one są zawsze w promocji. I co jest najlepsze? Właśnie to jest fajne, że Yolsem ma często, gęsto po prostu produkty, które są w jakiejś tam cenie, nie wiem, 30 dolarów i są przecenione na 15. Dlaczego by tego nie brać? Moje dwie ulubione pianki to jest oczywiście Super Aqua z Miszy. I tutaj, to trochę źle wygląda, ale ja to przecięłam. To jest Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser z Cosirxa. Te dwie pianki, wow, zwojowały mój świat. One są gęste, one są bardzo wydajne. Ja taką piankę, powiem Wam, męczę spokojnie 2-3 miesiące. Myjąc buzię 2-3 razy dziennie. Także tak, także jak najbardziej. Przepięknie czyszczą, do tego zostawiają buzię taką delikatną, ale nie z takim, wiecie, jak przejdziecie czasem palcami, takie wzz, tego nie lubię. To jest dla mnie takie za bardzo ugh. Jest czyściutka, ale nie jest taka właśnie strasznie wysuszona, nie jest taka tępa w obróbce. Trochę to dziwnie brzmi, ale tak jest. Więc tak, jeżeli chodzi o pianki, to polecam Wam te dwie, bo są naprawdę godne uwagi. I co jest jeszcze bardzo ważne, na Yolsie ja często kupuję demakijaż. Już Wam pokazuję, jaki kupuję demakijaż. W tym momencie jestem na etapie kończenia balsamu Jamonga. Niedawno zakończyłam Vanille Zero, Clean It Zero, bo to tak się nazywa. One teraz mają w ogóle nowe rodzaje i pewnie się na nie skuszę. Ja je uwielbiam, bo one kosztują, powiem Wam szczerze, jakieś drobne pieniążki, bo ja je kupuję zawsze na promocjach. Teraz skusiłam się jeszcze na taki dodatkowy, to jest Wedding Blossom Cleansing Balm. Przyznam Wam się szczerze, że to jest jakaś nowa marka, bo te dwa, jak gdyby, to już one już są ze mną bardzo długo, bo ja już mam któreś z kolei opakowanie. Natomiast ten Merbliss Wedding Blossom, uwielbiam, że one wszystkie mają szpatułki. Przecudnie pachnie. Jest w takiej samej formie jak tamte. One, tak jak rozmawiałyśmy ostatnio z Olą, one pewnie wszystkie zawierają to samo. I pewnie są takie same, tylko mają inne opakowania, inna firma je robi. Natomiast ja lubię testować balsamy do makijażu i dam Wam znać, jak ten się sprawdza. Z tych dwóch jestem mega zadowolona, więc te dwa również mogę Wam spokojnie polecić, jeżeli szukacie czegoś, co jest bardzo ważne. Jeżeli dodacie wody, one emulgują. Często o to pytacie. Tak, one emulgują, więc zaczynają robić takie białe i wtedy po prostu zmywacie wszystko. Poradzą sobie nawet z najbardziej wodoodpornym makijażem. Na 100%, bo ja już to przetestowałam i z eyelinerem, i z maskarą, i ze wszystkim, także wystarczy leciutko sobie potrzeć na przykład oczy. Potrzeć, zaraz mi powiecie, że nie wolno trzeć oczu, ale ja po prostu delikatnie masuję i ściągam tą całą maskarę. Schodzi bez żadnego problemu, a co jest najważniejsze, rano nie budzę się z pandą pod okiem, bo i takie rzeczy się zdarzały. Maseczki. I teraz tak, jeżeli chodzi o maseczki, to mamy tych maseczek bardzo dużo. Ja mam tutaj na przykład Ultimate Nourishing Rice Overnight Mask Spa Mask. To jest taka maska typowo na noc, które również bardzo lubię w okresie właśnie jesiennym. Natomiast jeżeli chodzi o maski, to ja... Boże święty, ile tego tutaj jest? Ja kupuję u nich bardzo dużo masek. Już Wam mówię dlaczego. One są tam po prostu najzwyczajniej tańsze. Tutaj przyniosłam Wam tylko kilka rodzajów. Po pierwsze tak, ostatnio kupiłyśmy z Olą to są Wong, bodajże, muszę to odłożyć, żeby Wam pokazać to dobrze. To są Wong, tutaj są różne rodzaje tych maseczek. Ja już powiem Wam tak, już widziałam u Oli, Ola mówi, że one mają sztywną płachtę. Jeszcze ich nie odpakowywałam, natomiast przyznam Wam się szczerze, że tak, że my za nie zapłaciłyśmy chyba 10 dolarów za dwa takie... Ono ich chyba było 6, chyba ja już miałam jedną. Tak mi się wydaje. Tak, ich chyba było 6. I myśmy się z Olką podzieliły, było 2 razy po 6 i myśmy za nie zapłaciły jakieś 10 dolarów. Więc suma summarum, te maski po prostu w płachcie, które tutaj macie, one wychodzą naprawdę bardzo dobrze. Maska, którą jestem po prostu nią urzeczona, to jest Mamonde, tak? To się chyba tak czyta. To są po prostu przecudne maski, one mają bardzo fajne płachty, super nawilżają. Jedne z lepszych, jakie po prostu miałam.
Do tego możecie sobie kupić na przykład takie maski w zestawach, na przykład nawilżające. One wtedy kosztują jakieś 10 dolców za 12 masek. Cenowo wychodzi Wam o wiele lepiej. I tutaj macie tego Bird Nest, Aqua. Ja już mam którąś z kolei, bardzo dobra. True Island. Średnia maska, myślę, że dla osób ze suchą skórą będzie jak najbardziej ok. No i wiadomo, karnawałowe maseczki. Maseczkami, które niedawno kupiłyśmy też z Olą pełne opakowania, to są Petit Fee. I teraz tak, ja już Wam opowiadałam o tych maskach. Ta dwójeczka to jest Resurrection Plant Soothing Gel Mask, czyli ona jest odzyskiwana z takich tam produktów do odzysku. Fajnie nawilża, jest ok, natomiast ta jedynka bije ją na głowę. To jest po prostu maska Silk Amino Serum Mask, którą każdy powinien wypróbować. Ta maska jest po prostu cudna. Ona nie dość, że super nawilża, ładnie Wam odświeża tą buzię, nadaje ładny koloryt. Ta buzia jest po prostu po niej cudowna. Nie zrozumcie mnie źle, one obie są fajne, natomiast ta to jest typowy must have. Do tego możecie sobie też tam kupić na przykład takie płatki. Płatki pod oczy, ja je często wrzucam na przykład do lodówki. Jak mam taki dzień, że po prostu bolą mnie oczy od komputera, po prostu nie mogę nic robić. Jest masakra totalna, nakładam, pak i do widzenia i po prostu jestem, I'm good to go. Z rzeczy, które warto również zakupić, są produkty marki Lador. I teraz tak, produkty marki Lador to są takie wypełniacze do włosów, takie jakby zastrzyki dla Waszych włosów na 1, 2, 3, 4 dni. Co prawda oni mówią, że to jest na tydzień, ale u mnie się to tydzień nie sprawdza, natomiast jak macie jakieś duże wyjście, potrzebujecie, żeby te włosy były takie, wiecie, super ładnie błyszczące, delikatne po prostu, żeby się super układały. To jest dla Was, to jest dla Was. Ja tego używam i po prostu Kasia mówi, wow, ale masz włosy. Ja mówię, tak, wiesz, no po prostu dbam o nie, tak. A to są po prostu takie typowe zastrzyki energii, więc jeżeli szukacie, to polecam. Ja z Yolsem mam również od nich czepek. Czepek taki rozgrzewający, który pomaga Wam, aby te wszystkie składniki na przykład czy w tych ampułkach, czy w jakiejś masce lepiej się wchłaniały we włosy. O tym Wam opowiem też w filmiku o pielęgnacji włosów, który będzie. Ja wiem, że ciągle się powtarzam, że on będzie, on będzie. Produktami, Boże, jakie to jest brudne, które mnie urzekły, są oczywiście produkty marki Misha. Specjalnie zostawiłam sobie opakowania, bo one na pewno będą w ulubieńcach roku. To jest Time Revolution True Essence i mam tutaj Night Repair bo Rabbit Ampoule. Te dwa produkty zmieniły moje życie. Ta esencja jest tak nawilżająca. Ona jest w typowej formie wody, natomiast przepięknie nawilża Waszą skórę. Natomiast ten tutaj, ta ampułka, którą nakłada się tylko i wyłącznie na noc, wow, zmienia w ogóle, to jest game changer. No muszę Wam powiedzieć, że one są drogie, bo one w zestawach, ja akurat kupiłam je w zestawie, kosztowały jakieś 60 dolarów. Natomiast jeżeli chcecie zainwestować w mega wypasione produkty, to jest dla Was. One chyba też są na Sephorze naszej. W razie czego Wam też je podlinkuję, żebyście mogli sobie zobaczyć. Natomiast jeżeli będziecie mieli okazję je wypróbować, mua, takie, mua, po prostu takie są. Z takich nowszych rzeczy, to zakupiłam sobie teraz nową ampułkę. To jest Rose Gold Blossom 24-karatowa ampułka ze złotem. Uwaga, już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Ampułka, która urzekła mnie, tak wiem, wyglądem, okej, ale zobaczcie, jak ona wygląda po prostu. No, coś niesamowitego. Jeszcze jej nie używałam, natomiast powiem Wam tak, ona z chyba 45 dolców była przeceniona na jakieś 15, 16 w pierwszych momentach, kiedy one wchodziły, więc no, spróbujemy, zobaczymy, może akurat będzie fajna, może akurat mnie urzeknie. Wszystko przed nami. Co muszę Wam jeszcze pokazać, jeżeli chodzi o makijaż. Mam od nich maskary na przykład, albo też mam od nich, gdzie jest moja ta... Moja... O, tutaj. Na przykład mam takie rzeczy od nich. Również ja bardzo cenię sobie mieć dobre produkty do makijażu, więc również ostatnio zakupiłam sobie różnego rodzaju pędzelki. To jest akurat taki typowy do brwi, natomiast super się sprawdza. Ale wracając do maskar, to są dwie maskary, gdzie ona ma przód w ogóle? Tutaj jest. To są dwie maskary. I teraz tak, czym one się różnią? Ta urzekła mi opakowaniem. Tak wiem, jestem duże dziecko. Jest w formie pióra. Serio, po prostu w formie pióra. Bardzo ładnie wydłuża Wasze rzęsy, do tego ma bardzo fajną szczoteczkę, bo jest taka lekko wygięta, tak jak widzicie. Możecie nią
Czy ja sobie ubrudziłam okulary? Oczywiście, że sobie ubrudziłam okulary. Możecie ją dotrzeć dosłownie wszędzie. Utrzymuje się cały dzień, nie jest w żadnym wypadku wodoodporna. Natomiast powiem wam tak, nic się z nią nie dzieje. Ona się nie osypuje, nic po prostu się z nią nie dzieje. To jest Inked Lasting Mascara. Nie też, że fajnie wygląda w waszej kosmetyczce, co ja się zawsze śmieję, że mogę się teraz podpisać, to też jest bardzo dobrą maskarą, która no, jakoś tak wpadła mi w ręce, mówię, a spróbujemy, może akurat będzie spoko. Natomiast druga to jest Tony Moly. Powiem wam tak, Tony Moly trochę leci w kulki. I co mogę wam powiedzieć od razu o tym? Już wam mówię tak, żebyście wiedzieli. Jeżeli chodzi o Tony Moly, mam mieszane uczucia. Bo oni część produktów mają ok, natomiast część produktów mają po prostu kitu. Ta maskara jest jak najbardziej ok. Ona jest wydłużająca, ona nie jest pogrubiająca. Ona jest wydłużająca, pięknie wam wydłuża rzęsy. Do tego fajnie się utrzymuje. Natomiast powiem wam szczerze, że ja z marką Tony Moly mam taką relację na zasadzie niekoniecznie. Jeżeli jestem z tego zadowolona, to naprawdę jestem z tego zadowolona. Natomiast ogólnie produkty Tony Moly jakoś mnie nie urzekają. Szczególnie. To jest dobra maskara wydłużająca, ale ona nie robi nic innego. Już wolałam sobie kupić tą, bo ta i pogrubia, i wydłuża. Dlatego jest w fajnym opakowaniu i wygląda zupełnie inaczej niż wszystkie inne. Najzwyczajniej. Natomiast możecie też spróbować zainwestować. Może akurat wam się sprawdzi. Co jeszcze powinnam wam powiedzieć o Yolse? Yolse ma bardzo dużo produktów limitowanych. Tutaj są akurat dwie rzeczy, które ja jakiś czas temu dostałam od internetu, natomiast też widziałam je na stronach. To są akurat A Pew Deep Cleanser Cream Body Wash, a tutaj mamy Deep Cleanser Milk Cleanser, Deep Cleaning Milk Cleanser. Ale tak, to są produkty z limitowanych edycji A Pew. Jest tam bardzo dużo limitowanych edycji. Jest limitowana edycja z Disneyem, jest z jakimiś księżniczkami, z jakimiś Pokemonami, z tym wszystkim, co... na jakim punkcie szaleje tak właściwie cała Korea, te wszystkie azjatyckie kraje. Możecie to kupować, powiem wam tak, wygląda to przepięknie. Wygląda to przepięknie, wygląda to cudownie. Ja jestem z tego zawsze bardzo zadowolona. Natomiast wiecie, to jest takie guilty pleasure, jak to mówią, prawda? Bo jednak no nie wszyscy mamy po 5 lat, ale czasami na przykład jak macie, nie wiem, jakieś mleczko do ciała z Pokemonami. To było moje dzieciństwo, tak? Jak oglądałam Pokemony. No cóż. Dwie ostatnie rzeczy też do makijażu, które muszę wam powiedzieć, bo to są hity, to są typowe bestsellery, które po prostu musicie mieć ze sobą. Po pierwsze jest Blur Stick, to jest taki stick, który nakładacie sobie na twarz, on jest w formie primera, przecudownie po prostu niweluje wasze pory. Ja używam go tylko w tym rejonie tutaj nosa. Przecudnie po prostu trzyma się później na nim podkład. Ładnie się ze sobą stapia i ta skóra jest taka wygładzona. On robi bardzo podobną rzecz jak ten Professional na przykład z Benefitu, więc ja jestem naprawdę pod dużym wrażeniem tego i to też nie kosztowało dużo, bo to kosztowało chyba jakieś $7 w promocji. To jest hit, o którym będę wam trąbić cały czas. To jest baza pod cienie Proof 10 Eye Primer z... znowu zapomniałam takiej marki. Kurczę, zaraz sobie przypomnę i wam powiem. Etude House, tak, z Etude House. To jest zamiennik Urban Decay Potion. I teraz tak, z Olką się zastanawiamy, czy to jest zamiennik, czy to było pierwsze, czy Urban Decay był pierwszy. Stawiamy, że Korea była pierwsza i dopiero Amerykanie to zabrali od nich. Natomiast tak, co jest bardzo ważne, on kosztuje coś około $7, czyli jakieś 21 zł. Macie tutaj dość dużo produktu, bo jest tego produktu... Boże święty, nie wiem ile tutaj jest tego produktu. 10 ml. 10 ml, natomiast on jest jeszcze lepszy od Urban Decay. Naprawdę. Cienie utrzymują się na nim przepięknie. Na niej, bo to jest baza. Cienie utrzymują się na niej przepięknie, mają bardzo ładną pigmentację, do tego metaliczne cienie, na przykład te schudy z tych takich małych paletek 9 kolorów. O mój Boże, to jest po prostu magia. Uwielbiam tą bazę i przyznam wam się szczerze, że nie zamienię już jej nigdy więcej na Urban Decay. Jeżeli będziecie chcieli, oczywiście, ale to jeżeli będziecie chcieli, to zrobię wam takie porównanie jednego i drugiego, nałożymy sobie oba na oczka i sami zobaczycie, która się lepiej utrzymuje. Ale przyznam wam się szczerze, że jestem coraz bardziej za Koreańcami, bo po prostu mega. Dobra, ale teraz przejdźmy do tych pozytywnych rzeczy. Bardzo chaotyczny jest ten filmik. Staram się wam dużo przekazać w małym czasie, bo ostatnio jak zaczęłam nagrywać po 30 minut filmy, to jakoś tak, nie wiem, nikt tego przecież nie będzie oglądał. Dobra, więc tak, będzie rozdanie. Będzie rozdanie.
W ogóle powinnam Wam powiedzieć o tych maseczkach na samym początku, bo te maseczki to jest hit, jaki po prostu istnieje na Yolse. Mam tutaj zestaw maseczek Secris bodajże. Ja nie wiem, jak się czyta tą markę, natomiast mamy tutaj maseczki. Te maseczki to jest bomb.com, możecie zapytać Olki w Rubelli. Te maseczki są po prostu cudowne. Mamy ich tutaj 3, 6, 9, 10, 11 masek. Za ten zestaw, on jest często bardzo na promocji na Yolse, płacicie około 9 dolarów. Te maseczki mają przecudowne płachty, bardzo ładnie nawilżają Waszą skórę. Ta skóra promienieje, ma ładny koloryt. Naprawdę jedne z fajniejszych masek, jakie miałam. I chcę Wam je teraz dać. Cały zestaw powędruje do Was. Do osoby, która zostawi kciuka pod tym filmem i oczywiście zostawi jakiś ładny komentarz. Nie musi to być, wiecie, komentarz włożenia w tyłek, ale chodzi o to, żeby po prostu był jakikolwiek komentarz. Nie ubliżamy sobie, pamiętamy, bo będziemy blokowani. Do tego tutaj mam jeszcze taką kosmetyczkę z miniaturami najnowszej marki Elrastory z Yolse, więc to też powędruje do jednej osoby. Ten cały pakiet kosmetyków możecie wygrać. Tak sobie pomyślałam, mówię, kurczę, może akurat ktoś będzie chciał wziąć udział w rozdaniu. Ja wiem, że te rozdania lubicie, bo bardzo dużo z Was mi pisze, kiedy będzie jakieś rozdanie, kiedy coś będziemy mogli wygrać, więc tak, więc teraz wygrywacie moje ukochane maseczki i to cały pakiet. Calutki, calutki, zobaczcie. Dajcie znać, co Wy kupujecie na Yolse i czy w ogóle kupujecie. Ja lubię Yolse z tego względu, że tam jest darmowa wysyłka. Zamawiam też na innych stronach koreańskich, ale tam często trzeba płacić za wysyłkę, więc trochę się to nie opłaca. Albo się opłaca, ale trzeba to dobrze skalkulować, może w tą stronę. Natomiast Yolse jest dla mnie bardzo przyjazne. Mi przesyłka zazwyczaj przychodzi w jakieś 2 tygodnie z haczykiem. Do tego często mają dobre promocje. Ja teraz czatuję na Dr. Jart, bo chciałam wypróbować ich maseczki i też są na Yolse, tylko cały czas są wykupione, więc czekam, aż będzie jakaś dostawa. Tyle, jeżeli chodzi o rozdanie, wszystkie informacje macie oczywiście na dole. Dziękuję ślicznie, że byliście ze mną. Dajcie kciuka w górę, jeżeli Wam się filmik podobał. I oczywiście zapraszam do subskrypcji, bo jest nas coraz więcej. To tak, no i powodzenia w rozdaniu, bo naprawdę warto. Dziewczyny i chłopaki, naprawdę warto. Dobra, tyle. Do zobaczenia następnym razem.